Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka. Jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 38 dotyczący FT3. Chciałabym w tym odcinku przedstawić podstawowe informacje dotyczące tego hormonu, jego znaczenie w diagnostyce oraz rolę, jaką spełnia w organizmie. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, małe przypomnienie. Zawsze jednak w wolnej chwili warto wrócić do odcinka o FT4, by rozszerzyć informacje, które zapewne tutaj pominę. Hormony wytwarzane przez tarczycę to T4, czyli tetraedotyronina, inaczej tyroksyna, oraz T3, trójedotyronina. Hormony te w krwiobiegu występują w dwóch formach, jako postać wolna lub związana z białkami. Kolokwialnie mówiąc, odporność formy wolnej na ilość białek w surowicy przemawia za tym, by z powodzeniem oznaczać właśnie tę postać. FT4 oznacza się zdecydowanie częściej niż FT3, ale po tej informacji zapraszam do poprzedniego odcinka. Dziś chcę się skupić na znaczeniu FT3, na biologicznych podstawach do oznaczania tego hormonu. T3 stanowi tylko 1/10 hormonów występujących w tarczycy, jednak jego siła oddziaływania w organizmie może być intensywniejsza niemal o 4 razy od T4. Około 99,7% T3 krąży we krwi w formie związanej z białkami, głównie z globuliną wiążącą tyroksynę, a tylko pozostałe 0,3% są niezwiązane, krążą w formie wolnej. Proporcja dziennej produkcji T4 do T3 wynosi 3:1. Należy zauważyć, że tylko 20% trójedotyroniny wytwarzane jest przez tarczycę bezpośrednio. W wyniku konwersji T4 w wątrobie i innych narządach do bardziej aktywnej formy T3 powstaje pozostałe 80% tego hormonu. Najczęściej oznaczenie FT3 wykonuje się po stwierdzeniu nieprawidłowego poziomu TSH lub FT4. Wysokie wyniki oznaczeń całkowitej T3 lub wolnej FT3 mogą wskazywać na nadmierną aktywność tarczycy, na nadczynność tarczycy. Niskie wyniki oznaczeń całkowitej T3 lub wolnej FT3 mogą wskazywać na zbyt małą aktywność tarczycy, na niedoczynność tarczycy. Mogą też wskazywać na zmniejszone przekształcenie T4 do T3 w tkankach z przyczyn innych niż choroba tarczycy. Ten punkt jest bardzo ważny i ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o oznaczanie FT3 oraz jej form. Wyniki badań oczywiście zawsze warto odnieść do stężenia TSH oraz FT4 wykonywanych w tym samym czasie. Podobnie jak w przypadku stężenia T4, wiele stosowanych leków może interferować w oznaczenia T3. Wszystkie te leki w znacznie mniejszym stopniu wpływają na wyniki oznaczenia FT3. Podczas choroby zmniejsza się produkcja T3 z T4 w tkankach na obwodzie. W wyniku tych zmian większość chorych hospitalizowanych ma obniżony poziom całkowitej T3 lub wolnej FT3. Z tego powodu m.in. lekarze nie zlecają rutynowo badania T3 u pacjentów przebywających w szpitalu. W tkankach na obwodzie w wyniku dejodynacji tyroksyny, czyli T4, produkowana jest również większość odwrotnej trójedotyroniny, tak zwana RT3. Jej oznaczenie jest stosowane w różnicowaniu zespołu niskiej T3 i prawdziwej niedoczynności tarczycy. RT3 jako forma nieaktywna zwana jest antyhormonem tarczycy. RT3 różni się od trójedotyroniny pozycją atomów jodu przyłączonych do pierścieni aromatycznych. Pomimo tego, że RT3 uważana jest za metabolicznie nieaktywną formę, może wiązać się z receptorem dla T3. Jej antagonistyczne działanie w stosunku do T3 polega na blokowaniu receptora dla T3. Wzrost stężenia RT3, czyli odwrotnej trójedotyroniny, prowadzi do zmniejszania uwalniania hormonów tarczycy do krwiobiegu i syndromu niskiej T3. Ponadto poziom RT3 ma tendencję do podążania za poziomem T4,
jest niski w niedoczynności tarczycy i wysoki w nadczynności tarczycy. Jednakże wzrost odwróconej triodotyroniny obserwowany jest w przypadkach głodzenia, jadłowstrętu psychicznego, ciężkiego urazu fizycznego, wstrząsu krwotocznego, zaburzeń czynności wątroby, stanów pooperacyjnych, ciężkiego zakażenia, rozległego oparzenia, ostrego zespołu wieńcowego i wielu innych. Generalnie te stany określa się jako zespoły pozatarczycowe, tak zwany syndrom chorej tarczycy. Wydaje się, że powstawanie RT3 w takich przypadkach jest skutkiem przełączenia dejodynacji T4 na wariant faworyzujący powstawanie odwróconej triodotyroniny. Niektóre leki powodują wzrost stężenia RT3, inne, np. Dilantin, zmniejsza RT3 na drodze wyparcia z globuliny wiążącej tyroksynę, co stymuluje nadmierny klirens RT3. Na zakłócenie stosunku T4 do T3 wpływają takie czynniki jak braki żywieniowe, przyjmowanie substancji i leków będących beta-blokerami, podeszły wiek, nadużywanie alkoholu, obecność cukrzycy, zbyt duże ilości ołowiu, rtęci, pestycydów w organizmie, zabiegi chirurgiczne oraz wszelako pojęty stres. Rezultatem zachwiania tego stosunku jest nadmiar hormonu T4 do T3. Może się to objawiać symptomami niedoczynności tarczycy. Oczywiście już tylko dla utrwalenia FT3 lub T3 należy oznaczyć przed przyjęciem tabletek na tarczycę lub zgodnie z zaleceniami endokrynologa. Hormony te oznaczać należy rano z uwagi na skojarzone oznaczenie równocześnie TSH oraz zakresy referencyjne ustalone dla porannych warunków pobrania materiału. I na koniec już tylko kilka faktów o diecie przy chorobach tarczycy. W internecie można znaleźć mnóstwo informacji dotyczących produktów, które służą lub przeciwnie szkodzą w przypadku zaburzeń pracy tarczycy. Na poziom TSH znacznie może wpływać sposób odżywiania. Zdarza się, iż dieta skutkuje osłabieniem pracy tarczycy. W tym przypadku mówimy o diecie, która jest czynnikiem sprawczym, leżącym u podstaw zaburzeń w poziomie TSH. Z drugiej strony, dieta może być też czynnikiem wspierającym funkcjonowanie tarczycy, zarówno prewencyjnie, jak i być dodatkiem do leczenia już istniejących nieprawidłowości. Fakty są jednak następujące. Trudno byłoby odnieść się do wszystkich chorób, zatem pod lupę wezmę autoimmunologiczną niedoczynność tarczycy, czyli chorobę Hashimoto, chorobę tarczycy, która występuje stosunkowo najczęściej. Obecne dowody naukowe wskazują na korzystną rolę diety u pacjentów z chorobą Hashimoto. Poziom jodu, selenu czy witaminy D ma ogromne znaczenie u tych osób. W związku z czym suplementacja tych związków jest jak najbardziej zalecana, jest rekomendowana. Podobnie jak ograniczenie glutenu. Ale jaka jest ta podstawa naukowa? Jod oczywiście jest pierwiastkiem niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy. Jego niski poziom nie będzie wpływał pozytywnie na pracę tarczycy. Stąd tak ważne jest utrzymywanie odpowiedniego stężenia jodu w organizmie. Na szczęście obecnie sól jest jodowana. Selen jest niezbędnym mikroelementem. Co ciekawe, tarczyca jest narządem najbardziej wypełnionym selenem, a pierwiastek ten odgrywa kluczowe role w funkcjonowaniu enzymów i białek tarczycowych. Chociażby konwersja obwodowa T4 do T3 odbywa się przy pomocy selenoprotein. Witamina D odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wpływa na gęstość kości. Mechanizmy leżące u podstaw założenia, że witamina D jest powiązana z autoimmunizacją tarczycy, nie są do końca jasne, ale prawdopodobnie związane jest to z funkcją witaminy D w organizmie, mianowicie jako czynnika antyzapalnego oraz immunomodulującego. Niedobór witaminy D często związany jest z patogenezą choroby Hashimoto,
ale również z autoimmunologią w generalnym rozumieniu. Wykazano, że suplementacja witaminy D efektywnie obniża stężenie przeciwciał anty-TPO. I na koniec gluten. Tu sytuacja jest bardzo prosta. Udowodniono wielokrotnie, że każda choroba typu autoimmunizującego w konsekwencji może wywołać inną chorobę na bazie tych samych zaburzeń układu immunologicznego. Zatem wykluczenie glutenu jest jakby sprytnym ominięciem celiaki, również choroby autoimmunizacyjnej. A skoro już mowa o Hashimoto, to nie można by było nie wspomnieć o anty-TPO, najważniejszych przeciwciałach w tej chorobie. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.